Dzień dobry, witam w czwartek i zapraszam na kartę dnia. Karty dnia w czwartek. Jak my się pokazujemy? Przede wszystkim tutaj w tym wisielcu widziałabym takie niebezpieczeństwo, moi kochani, że zresztą to jest też taki czas sprzyjający wszelkiego rodzaju podczepom. Zadbajcie dzisiaj o to, żebyście się mocno oczyścili. Czy to wieczorem, czy to gdzieś tam w trakcie dnia. Takimi najprostszymi sposobami. To może być peeling z soli, to może być okadzenie się szałwią białą, palo santo, to może być zapalenie świeczki w tej intencji. Tutaj jest mnóstwo sposobów, ale no, w ten wisielec, szczególnie w tym czasie, tak, 31 października, ten czas przejścia i czas, w którym te dwa światy gdzieś tam przenikają się, to jest, myślę, taki bardzo ważny moment, żeby zadbać o tę czystość, higienę energetyczną. Także tutaj to jest jedna sprawa, która mi się tak na pierwszy ogień rzuciła. Druga sprawa jest taka, że może się zdarzyć tak, że ten dzień będzie się tak toczył bardzo powoli. Będziemy mieć czas na wykonanie jakichś tam swoich obowiązków, nawet żeby coś tam posprawdzać sobie, gdzieś tam znajdzie się chwila na refleksję, a potem on mocno przyspieszy. I tutaj w tych dwóch kartach koła fortuny przy królu denarów po tym czasie spokoju widziałabym moment, w którym gdzieś tam następuje kliknięcie, no i trzeba przyspieszyć mimo wszystko obroty. No, denary, tak? To kojarzy się z materią. Tutaj trzeba będzie albo coś pozałatwiać, albo jakieś zakupy, albo jakieś, no nawet coś związanego z mieszkaniem, z domem. Także z takiego bardzo spokojnego dnia, lekkiego, nagle mam takie kliknięcie i tworzy się istny kocioł. Ale przede wszystkim tutaj Was uczulam na oczyszczanie, na też zamknięcie się energetyczne, na to, żebyście po prostu uważali, bo ten wisielec mi nie podoba się, bo my sami pokazaliśmy się w karcie wisielca. To oczywiście może oznaczać, że będziemy się chcieli na chwilę zatrzymać, będziemy chcieli pomedytować, zastanowić się nad upływającym czasem. Być może zastanowimy się nad tym, kogo nam zabrakło w ostatnim roku, tak? No ale też właśnie przede wszystkim popatrzmy na swoją energię i zabezpieczmy się, szczególnie w tym czasie. Życzę Wam udanego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia już jutro. Pa, pa.